serdecznie. Kijkowy szlak, Słubickie Łąki. 9 kwiecień 2014. Dzisiaj kilka słów na temat najtrudniejszych spraw. Najtrudniejsze sprawy, najtrudniejsze momenty. Jakie to są w życiu? Które to są? Myślę, że są to te momenty, w których jakby uzmysławiamy sobie, że stajemy naprzeciw czegoś, czego nie możemy zmienić, czego nie możemy odwrócić, czego nie możemy swoimi ludzkimi siłami i nawet najwspanialszym nastawieniem zmienić. I oczywiście takim momentem jest zawsze taki czas, kiedy ktoś odchodzi, kiedy odchodzi ktoś bliski, ktoś z grona rodziny, ktoś z grona przyjaciół. I jest to taki bardzo trudny moment. To jest jeden z najtrudniejszych momentów w życiu zawsze dla ludzi, którzy byli blisko. I mówię dzisiaj o tym, tak mnie skłania do tego informacja, którą właściwie wczoraj, smutna informacja, którą wczoraj przekazał mi z rana Waldek Domagała, o tym, że nagle zmarła jego mama. I no tak jakoś się składa, że mamy w tym roku no już kilka mieliśmy takich bliskich pogrzebów. Oto od Joli taty właściwie się zaczęło, potem jechałem na pogrzeb koleżanki, takiego bardzo zaangażowanego stomatologa. Potem była śmierć Krysi, taty, potem znowu ciocia Joli. No tak jakoś się złożyła i teraz jest Waldka mama. To są te momenty naprawdę takie najtrudniejsze, na pewno dla rodziny, dla bliskich. Ale równolegle są to momenty, w których coś się jest w stanie na trwałe w człowieku zmienić. To są te momenty, w których te decyzje, które wówczas podejmujemy na tym jakby tle czy fundamencie uświadomienia sobie, że kiedyś i nas to czeka, że kiedyś przyjdzie i na nas taki moment, kiedyś przyjdzie taki czas, że już nic nie będziemy mogli zmienić w życiu. Po prostu no, pójdziemy gdzieś w zaświaty do innych zadań, ale tu już nie będziemy mogli nic zmienić. To mocno działa. Ja pamiętam, że dla mnie ten czas, kiedy tato odszedł, mój, a to już jest to 14 lat, minęło ponad 14 lat, ale to był taki bardzo ważny, no wręcz przełomowy moment życia, przełomowy. Opowiadałem czasami na spotkaniach naszych, kiedy tam dzieliłem się swoją historią, o tym, jak bardzo ważne było to dla mnie, jak wiele rzeczy wówczas zostało z tyłu, takich niepotrzebnych, takich, które mi przeszkadzały w życiu. Część również z tych moich jakichś tam wad czy złych nawyków po prostu została z tyłu, została za mną. Ten czas właśnie, to uświadomienie sobie tego, że mamy jeszcze jakiś czas na tej ziemi i możemy my to wszystko zmienić, a ci, którzy odeszli, już tego nie zmienią, już nic tu nie zrobią tak naprawdę. Jest takim bardzo mocnym, często bardzo arcymocnym argumentem do tego, żeby naprawdę coś robić, naprawdę działać. Dlatego chciałbym, żebyś dzisiaj miał czy miała taką refleksję właśnie związaną z tym, że wszystko przemija wokół i my też kiedyś przeminiemy. Przyjdą kolejne pokolenia po nas, ale ten czas, który tutaj mamy, potrzebujemy wykorzystać naprawdę, ale to naprawdę wartościowo, naprawdę w sposób taki, którym żebyśmy mogli sprawić, żeby jak najwięcej ludzi lepiej żyło na tej ziemi. Ja wierzę, że to jest takie główne zadanie człowieka, sprawić, żeby jak najwięcej ludzi wokół ciebie stało się lepszymi ludźmi. I jeżeli gdzieś tam kiedyś z czegoś będziemy rozliczani, to wierzę, że to pierwsze, najważniejsze pytanie będzie, ilu ludzi dzięki tobie stało się lepszymi ludźmi. To będzie to pierwsze, chyba najważniejsze pytanie, kiedy gdzieś tam przez te bramy przejdziemy, te bramy przemiany, prawda, te bramy zaświatów. Myślę, że to tyle na ten dzisiejszy kijkowy szlak. To są te najtrudniejsze momenty na pewno i z drugiej strony są to momenty, które mogą bardzo wiele w naszym życiu zmienić na plus. Tak to po prostu jest. Do zobaczenia jutro na kijkowym szlaku. Hej!